Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podsumowania tygodnia na naszosieTV. TV. W ciągu ostatnich siedmiu dni na szosach w całej Europie działo się naprawdę dużo i właśnie na tym przede wszystkim chcemy się skupić. Mieliśmy bowiem kilka naprawdę ciekawych i ważnych wyścigów jednodniowych oraz jedną równie ważną etapówkę, której także działo się bardzo wiele, w szczególności jeśli chodzi o ekipę Ineos. Zacznijmy od tego, co działo się w niedzielę we Flandrii, czyli wyścigu Gandawa Wevelgem, jednego z najważniejszych wyścigów jednodniowych w kalendarzu. Tam, gdzie z reguły decydujące są bruki i legendarny Helingen. Tym razem jednak podstawową rolę odegrał wiatr. Wiatr, który był długo zapowiadany i który naprawdę rozrywał stawkę, i to już w połowie wyścigu. Tym razem znakomicie przeczytał. Rywalizację kolarze jumbo Wisma z Voltem Van Artem na czele, którzy znaleźli się w pierwszej grupie około 100 km przed metą. To dało im olbrzymią szansę na to, aby wygrać wyścig, i właśnie tego dokonali. Przede wszystkim znakomicie zaprezentowali się Nathan Van Hojdong i wspomniany już Volt Van Art, który na finiszu był najlepszy, pokonując kilku naprawdę znakomitych sprinterów. Jeśli chodzi o cały wyścig na pewno musimy także podkreślić znakomitą postawę jednego z Polaków I mowa tutaj o Michale Gołasiu, który ma naprawdę bardzo dobrą wiosnę I tym razem także zaprezentował się świetnie Był na początku w pierwszej grupie, później troszeczkę już zabrakło Ale także finiszował względnie wysoko Pokazując, że jest w tym sezonie kolarzem, który może naprawdę bardzo wiele dla inne osób zrobić Jeśli chodzi o pozostałych zawodników Jedno trzeba im oddać Każdy dał z siebie absolutne 100% na trasie w końcu liczącej ponad 240 km. Widać to było chociażby po samie Benecie, który bardzo długo utrzymywał się w pierwszej grupie, ale 30 km przed metą po prostu odcięło mu prąd. Żeby nie być gołosłownym, warto chociażby spojrzeć na to, co działo się z organizmem Beneta na te 30 km przed metą, kiedy to odpadał z pierwszej grupy. Mowa oczywiście o tym momencie, kiedy po prostu nie wytrzymując tempa musiał zwymiotować na szosę. W całym zamieszaniu nie to było jednak najważniejsze. Wiadomo, co dzieje się w ostatnim czasie na świecie i bardzo, ale to bardzo niepewny był w ogóle start wyścigu to, że kolarze przejechali cały dystans, pokazuje, że już za tydzień być może. Będziemy mieli możliwość oglądania kolejnego monumentu w sezonie 2021. Mowa oczywiście o Rondevan w czyli najważniejszym belgijskim wyścigu w kalendarzu. Przejdźmy teraz do drugiego najważniejszego wyścigu w ostatnich dniach czyli Volta a Catalunya. Bardzo trudna, bardzo interesująca etapówka w Hiszpanii. Zakończyła się zwycięstwem Adama Yatesa, który pokazał, że w Ineosie jest w naprawdę kapitalnej formie. Jeśli już jednak mówimy o Ineosie, to nie tylko Yates ma za sobą świetny wyścig, cały zespół zajął bowiem podium. Podium klasyfikacji generalnej tego wyścigu, co jest niezwykłym osiągnięciem. Drugie miejsce zajął bowiem Richie Porte, a trzeci był Geraint Thomas. W całym zamieszaniu warto wspomnieć nie tylko o kolarzach INEOS. W pewnym sensie. Drugą młodość być może przeżywa Esteban Chaves, który pokazał, że jest znowu w dobrej formie, wygrał bardzo trudny etap na Port Ayn i być może w przyszłości będzie znów liderem ekipy Bike Exchange, czego bardzo mu życzymy, w szczególności, że to niezwykle sympatyczny kolarz. Warty podkreślenia jest także etap wygrany przez Petera Sagana. Słowak jeszcze na początku marca był w bardzo słabej formie, o czym sam mówił. Później w Mediolan Sanremo zaprezentował się już bardzo dobrze, a teraz zdołał wygrać kolejny wyścig. Miejmy nadzieję, że to dobry prognostyk przed najważniejszym najważniejszymi wyścigami w kalendarzu, a takie przecież jeszcze długo, długo przed nim, nie licząc Ronde van Vlaanderen, który już za tydzień. W końcu trzeba przypomnieć, że Mistrzostwa Świata także odbędą się w Belgii, a tam Sagan może być niebezpieczny i wygrać czwarty tytuł. W piątek, cofnijmy się o dwa dni, cofnijmy się do tego piątku. W piątek miejsce miał wyścig E3 Saxobank Classic, czyli dawniej E3 Harelbeke. Jeden z najważniejszych wyścigów jednodniowych w kalendarzu. Co prawda nie aż tak ważny jak Gandowa Wevelgem, też nie tak ważny jak chociażby Deronde czy Paul ale naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo istotny dla kolarzy, którzy celują w najważniejsze monumenty w sezonie. Jeśli chodzi o rywalizację w E3, tam. Perfekcyjny popis jazdy taktycznej przedstawiła ekipa Dekenic Quickstep z Kasperem Azgrenem na czele. Duńczyk, już kilkadziesiąt kilometrów przed metą, zdołał odskoczyć od najgroźniejszych rywali którzy zresztą byli w grupie około 20-osobowej już po podjeździe na Tajemberg, który był kilkadziesiąt, około 70 km przed metą, zdołał odskoczyć, zyskać przewagę, zostać doścignięty i na 2 km przed metą skoczyć jeszcze raz i na solo wygrać wyścig. Naprawdę kapitalny występ duńskiego zawodnika, który w przyszłości być może zostanie jedną z gwiazd, jeśli chodzi o zawodników walczących o wysokie miejsca w jednodniowych wyścigach klasycznych. Co warto wspomnieć, cała ekipa Dekenik Quickstep w końcówce miała aż czterech zawodników, którzy liczyli się w grze o zwycięstwo. To z kolei naprawdę utrudniło walkę zarówno Matthew van der jak i Wołtowi van Artowi. Obaj bardzo ciężko pracowali, aby zyskać troszeczkę przewagi, aby zmęczyć rywali, ale ostatecznie nie byli w stanie tego zrobić. Dekenik pokazał, że tych dwóch kolarzy da się w Belgii pokonać i miejmy nadzieję, że to samo spróbuje zrobić w najbliższą niedzielę, kiedy to rywalizacja będzie jeszcze bardziej zagorzała. Co warto wspomnieć na wyścigu E3 po raz pierwszy pokazano zaprezentowano użyto bariery plastikowych wypełnianych wodą, które mają dać większe bezpieczeństwo kolarzom, którzy finiszują na pełnej prędkości. Pamiętamy co stało się na Tour de Pologne w Katowicach, Belgowie mają już na to odpowiedź. Miejmy nadzieję, że w przyszłości większa grupa organizatorów zdoła takie oto rozwiązanie zaimplementować do własnych imprez. Jeśli chodzi o wyścigi World Tour, warto także spojrzeć na to, co działo się w środę, czyli o klasyku w PAN. Wyścig Dawniej znany jako 3 dni, tym razem ponownie został rozegrany jako klasyk i w nim najlepszy okazał się sam Bennett. Bennett, który w końcówce naprawdę nie pozostawił najmniejszych złudzeń wszystkim rywalom, ogrywając ich, no nie bójmy się słów, jak dzieci. Nas z kolei jako Polaków cieszy bardzo dobra postawa Stanisława Aniołkowskiego, który po raz kolejny był wysoko, a dokładniej na 10 pozycji i to w wyścigu World Tour, co bardzo warto podkreślić. Czy Aniołkowski wystartuje w derondę? Miejmy nadzieję, ale to nie od nas zależy. Pozostając przy Aniołkowskim, przechodzimy znów do niedzieli, do mniej znaczącego klasyku w Szole. Tam Aniołkowski ponownie był w pierwszej grupie do samego końca, walczył o zwycięstwo, jednak troszeczkę dał się zamknąć i ostatecznie finiszował na miejscu 14. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o zwycięzcę tego wyścigu, warto podkreślić, że wygrał on po ponad 500 dniach. Mowa o Eli Vivianim, który w Cofidisie w końcu się odblokował i miejmy nadzieję, że jest to dobry prognostyk przed kolejnymi wyścigami, gdzie na pewno znakomitego Włocha nie zabraknie, jeśli chodzi o końcową rywalizację sprinterów. Z wyścigowego kalendarza warto także wspomnieć o włoskiej etapówce Setimana Copie Bartali, czyli naprawdę bardzo interesującym kilkudniowym wyścigu w regionie emilia romania Tam najlepszy okazał się Jonas Wingegord, który ponownie pokazuje, że ten sezon może być jego najlepszym w karierze. Po zwycięstwie etapowym w UAE Tour tym razem naprawdę znakomicie zaprezentował się we Włoszech, gdzie nie dał najmniejszych szans rywalom. Jeśli chodzi o innego Duńczyka, Michaela Onore, był on drugi, stracił 22 sekundy w klasyfikacji generalnej, lecz także dla niego był to kapitalny występ. Warto także Podkreślić, że pomału do formy wraca Mark Cavendish, który. Po pierwszym, sprinterskim etapie, gdzie był drugi Oraz etapie numer dwa Czyli drużnowej czasówce założył koszulkę Lidera wyścigu, co naprawdę bardzo dawno Mu się nie zdarzyło. Ewidentnie widać, że Przejście Cavendisha do ekipy Deccan Quickstep zrobiła bardzo dobrą robotę I miejmy nadzieję, że Brytyjczyk jeszcze nie raz Nas pozytywnie zaskoczy. Zamykając Temat ścigania w ostatnim tygodniu Warto także wspomnieć o tym, co działo się W Słowenii podczas Grand Prix Adria Mobil. To był wyścig 1.2 Czyli klasyk o zdecydowanie Mniejszym znaczeniu, ale startowali tam Polacy, a dokładnie rzecz ujmując zarówno Mazowsze Serce Polski, jak i Woster ATS Team i Michał Paluta w ekipie Global Six Cycling. Najwyżej z nich wszystkich był Jakub Kaczmarek, który zakończył rywalizację na szóstej pozycji, finiszując w pierwszej grupie. Dziesiąty był z Korei Paluta, którego już wspomnieliśmy także w pierwszej grupie finiszując. Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, ich lokaty nie były już tak dobre, Adam Stachowiak chociażby był 32, ale co warto podkreślić, wyścig był naprawdę interesujący i trudny, a zwycięzcą okazał się Marin Vandenberg z młodzieżowej ekipy FDR. Przejdźmy już do tego, co działo się niebezpośrednio na szosie, czyli do ogólnych informacji o kolarskim świecie. Niestety wszystko wskazuje na to, że w kwietniu nie zobaczymy kolarzy walczących na brukach w okolicach Roubaix. Wyścig Paris-Roubaix ma być bowiem przeniesiony. Oficjalnej decyzji jeszcze nie mamy, ale praktycznie wszyscy potwierdzali już, że nie ma szans, aby w drugi weekend, drugą niedzielę kwietnia zobaczyć kolarzy na Carrefour de L'Arpe czy w lasku Arenberg. Docelowo, podobnie jak w zeszłym roku, wyścig miałby zostać przesunięty na termin październikowy Wiemy jednak, co się działo ostatniego października I pamiętamy, że wyścig parę roubaix w ogóle się nie odbył Miejmy nadzieję, że druga edycja z rzędu nie zostanie odwołana Tak czy inaczej, oficjalnej decyzji jeszcze nie mamy I być może Francuzi nas pozytywnie zaskoczą I jednak 10 kwietnia Będziemy przygotowywać się do kibicowania zawodnikom, a 11 już zobaczymy ich na trasie. W ostatnich dniach poznaliśmy też kilka szczegółów Tour de France 2023. Mowa oczywiście o starcie o Grand Depart, który będzie miał miejsce w Bilbao 1 lipca. Jeśli chodzi o start w Bilbao, na pewno jest to kapitalny pomysł z dwóch powodów. Po pierwsze, już na samym początku będziemy mieli etapy trudne, które będą mogły w pewnym sensie ustawić klasyfikację generalną. Po drugie jednak, miejmy taką nadzieję, że w 2023 roku już nie będziemy musieli męczyć się z pandemią COVID-19, a to pozwoli wielu, ale to bardzo wielu kibicom z kraju Basków wyjść na trasę i dopingować zawodników jeżdżących po doskonale znanym ich szosach, a to, jak wiadomo, całe serce kolarstwa. Na sam koniec przejdźmy jeszcze na krajowe podwórko Gdzie niestety też nie mamy dobrych wiadomości Wyścig ślężański Mnich został przeniesiony Na pierwszy weekend maja Przez co też ściganie w kwietniu w naszym kraju Stoi pod znakiem zapytania Oczywiście może jeszcze odbyć się wyścig etapowy w Kaliszu Ale też nie jest jasno powiedziane Czy w ogóle organizatorzy planują go zorganizować W terminie, który bardzo lubili Odwołana została także kryterka w Dzierżoniowie Która zasadniczo otwierała sezon Dzień przed ślężańskim Mnichem Ale ta decyzja była już znana Od około dwóch tygodni to tyle, jeśli chodzi o newsy z ostatniego tygodnia w Kolarzmy Świecie. Zapraszamy do subskrybowania, lajkowania i klikania dzwoneczka. Do usłyszenia!